Mam tutaj 20 albo i więcej przeróżnych saszetek i pudełek niespodzianek. Dzisiaj oczywiście wszystkie je otworzymy i z tego, co możecie już zauważyć, mam tutaj trochę przeróżnych podróbek. Podróbek z Chińczyka. W moim magazynie zabawkowym mam naprawdę sporo tych przeróżnych pudełek i saszetek niespodzianek, bo po prostu zawsze jak gdzieś idę do jakiegoś supermarketu albo właśnie jak odwiedzam jakiegoś Chińczyka, to wtedy jak widzę coś ciekawego, to po prostu kupuję, więc no nie ukrywam, trochę mi się tego wszystkiego nazbierało. Więc czas zacząć to wszystko otwierać, więc jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to koniecznie zostawcie tutaj 10 tysięcy łapek w górę, a może zrobimy nawet tak, że za każde 500 łapek w górę otwieram jedną saszetkę więcej na kolejnym filmie. I nie zapomnijcie też subskrybować tego kanału, żeby później nie przegapić tego filmu, no nie? Wiem, że na moim kanale nie było bardzo dawno żadnych podróbek z Chińczyka, więc specjalnie dla was wybrałam jak najwięcej pudełek niespodzianek właśnie z jakimś, no, badziewiem. Tutaj zobaczcie, mamy to za 4 ziko. Lebe cool, lol surprise. Podróba jakaś niby Lego lol surprise'a. No nigdy coś takiego nie powstało w ogóle nawet w oryginale, że Lego z lol surprise'em, no ale nieważne. Zobaczcie w ogóle, jakie duże było pudełko, a jaka malutka zawartość. Spójrzcie w jej oczy, czy one mogą kłamać? Mamy też jakąś różową perukę, cyk, na łeb, już nie jest łysa. Niestety tu jakaś jest obdarta, to taka trochę dziurawa ta fryzura. I najlepsze jest to, że ona ma na koszulce ABCD, czyli wiecie, niby ten zespół tam rockowy czy metalowy ACDC, ale przecież fani LOL Surprise nawet tego pewnie nie znają, więc ja nie wiem, o co tu chodzi. Ogólnie to totalny badziew. Aż szkoda, że wydałam na to 4 ziko. Przysięgam, szkoda. Kolejna rzecz to coś już na szczęście oryginalnego. Chaos Pets, zwierzaczki w domkach. Ja to kupiłam jakiś czas temu w Biedronce. Po prostu sobie leżały, to kupiłam. Jaki cute transporterek. Ej, bardzo ładniutki. Ładnie to wygląda, dobrze się zapowiada na razie. A jak to otworzyć? O, dobra, tak, od góry. Okej. I co my tutaj mamy za losowego zwierzaczka? A po co tą folię dali? To już nie wiem, ale nieważne. Mamy królika różowego, królika. Czekajcie, to na pewno królik? Może to jednak jakiś pies z dużymi uszami. Mamy tutaj bardzo miniaturową, ale bardzo potężną listę tych zwierzaczków. A gdzie jest mój królik? 1 hour later. Nie wiem, gdzie jest mój królik, ale tutaj jest jakieś jedno zwierzątko, które nazywa się Boomer. Zostały już tylko 2 tygodnie do mega imprezki ze mną, w której możecie również wziąć udział. Odbywa się ona 2 grudnia w Gdańsku i będzie to po prostu przeczaderskie spotkanie ze mną, gdzie oprócz zrobienia sobie wspólnych zdjęć, wzięcia autografów, nagrania jakichś filmików, będzie też przeróżnych pełno innych atrakcji. Będziemy razem wspólnie się świetnie bawili i robili jakieś nawet challenge. Koniecznie słuchajcie, wpadajcie, kto może. Bilety możecie zakupić na stronie e-bilet. Linka oczywiście macie w opisie i w przypiętym komentarzu. Ja już się naprawdę turbo nie mogę doczekać tego 2 grudnia. Już myślę nad jakąś, wiecie, świąteczną stylizacją. Może będę Miś Gagą Mikołajką. Kolejna podróbka. Tym razem saszetka z LOL Surprise. Nigdy czegoś takiego nie było. Tylko Chińczycy potrafią takie rzeczy wymyślić, jeżeli chodzi o podróbki. Ej, tu normalna lalka jest i karty jakieś. U, nawet torebkę dostała. Łapanie. O, Jesus. Co jest nie tak z jej rękoma? Widzicie to? Czemu ona ma takie długie ręce? A, albo wiem o co chodzi. Oni po prostu specjalnie zrobili takie długie ręce, żeby torebkę można było założyć, wiecie? To na pewno o to chodziło. Dostaliśmy też lupkę, która rzeczywiście w jednej serii LOL Surprise kiedyś była, ale ona była do odkrywania jakichś różnych rzeczy, a tutaj po co ona jest, nie wiem, bo niczego nie odkrywa. I mamy też jakieś karty, które się świecą. Super. Nawet atak mają! Patrzcie, jaki duży! O, ta ma nawet większy! Jesus, to można grać jak Pokemonami co najmniej!
A tutaj mam jakąś ładną saszetunię z jak wytresować smoka i to jest chyba oryginalna, tak mi się wydaje, chociaż ktoś by to wiedział. Powiem wam, ja byłam w kinie kiedyś, dawno, dawno temu, na chyba drugiej części, ale nie oglądając pierwszej i powiem wam, strasznie się nudziłam na tym, nie? Nie wiem, jakoś totalnie nie zachwyciła mnie ta bajka i nawet nie mam zielonego pojęcia, co to jest za postać, ale wygląda ogólnie przerażająco. Wygląda jak pomieszanie tej rośliny takiej, która wiecie, je muchy z dinozaurem. O, to też moi drodzy mam z chyba Biedronki albo z Oszą, nie wiem. Ale to niby jest coś oryginalnego. Mamy tutaj konie jak żywe. Czajcie, to żywego konia dostanę w saszetce, naprawdę? Jest jakaś karta. A, to jest karta mojego konia. No to fajnie, mogę się coś dowiedzieć. O, normalnie koń. To jest duży czy źrebak, czy co to jest? Koń pełnej krwi angielskiej. Okej, okay, super. Czas na psi patrol. I jak już widzicie tutaj tą metkę, to wiecie, co to może oznaczać. To jest, moi drodzy, podróbka. Tak. Ja chcę psa policjanta. Proszę. Proszę, pies policjant. To jest ten Chase, tak? Jak on się nazywa? Nie wiem, ja tej bajki nigdy nie oglądałam. Za stara byłam na tą bajkę, żeby ją oglądać. O, nawet kartę mam. A nie, sorry, to nie Chase, to Marshall. Matko jedyna. Zabijecie mnie za tą pomyłkę pewnie. Chryste panie! Co to jest za abominacja? To wygląda jak człowiek przebrany za psa. I w ogóle czemu dali mu jakąś snajperkę? Tutaj w jednej łapce ma kość, niby wszystko miło, a tu raptem jakaś broń. Ta bajka jest dla dzieci, prawda? Co tu się dzieje? Czemu on ma snajperkę? Squish Delish. Ja to kiedyś kupiłam, słuchajcie, w Tesco. Tesco już nie istnieje, a ja mam jeszcze tutaj saszetkę z Tesco. To jest dopiero niesamowita sprawa. Coś ma tutaj być squishy. Co to jest? Ja myślałam, że to jakieś zwierzątko będzie, a nie jakaś rudowłosa typiara, Hawajka. Co to jest? Nie rudowłosa, różowo-włosa. Co ja gadam? Ona tańczy hula. I ma zmarszczki na twarzy. Oh my god. Otwórzmy jeszcze jednego kunia. Ulala, jakiś to się chyba kolor kary nazywa, nie? Czy na pewno nie karo, bo karo to kart. Zapomniałam, ale bardzo ładny. Morgan to mocny i czujny koń. Miejsce pochodzenia USA. Ładny. Kitten Cafe. Ja to ogólnie widziałam kiedyś w sklepach. Zawsze byłam ciekawa, co tutaj jest ciekawego w środku. Widzę, że dużo rzeczy. Wow, jakie słodkie. Jakiś kotek, buty dla kota i ubranie? Boże, o matko. To wygląda trochę przerażająco. Czemu ten kot ma stanik? Co? Dziwne te figurki, bardzo dziwne, trochę się ich boję. Tutaj mamy coś jeszcze, co to jest? To jest chyba spódniczka, wiecie? Tak mi się wydaje, ale nie wiem. Wygląda to jak jakiś martwy zwierz. Czy ja to w ogóle ich założę? Teraz jak już ten kot jest ubrany, to już nie wygląda tak przerażająco, ale bez tych ubrań to było to trochę creepy. Dobra, zobaczmy, co jest jeszcze tutaj. O, co to jest? Nie wiem, ale ładne. Kocie kulki. Nie wiem, do czego ma to służyć, ale spoko. Patrzcie, co ja tu jeszcze znalazłam. To jest mały koci Instax. Ej, to jest ultra cute. Ultra cute. Saszetka niespodzianka Perlis, czy coś takiego. Nie wiem, tu mają być jakieś creepy małe dzieci w środku. Nie zapowiada się, słuchajcie, to zbyt dobrze. To może być coś bardzo strasznego, a najgorsze jest to, że to nawet chyba nie było z Chińczyka, tylko z jakiegoś normalnego sklepu. O! Kulki, kulki, kulki! A nie, przepraszam, to nie kulki, to perły. No tak, co to jest? Jakaś księżniczka rudowłosa. I to chyba jest na ołówek, tak mi się wydaje. Na pewno można ją fajnie zgnieść. Później mamy psa księżniczki. O, piesek ładny, bardzo ładny, tak. Śliczny piesek. I tutaj chyba dziecko księżniczki. Oh my god, ale brzydkie dziecko. Nie dziwię się, że nie ma tutaj ojca. Chyba uciekł, jak zobaczył.
twarzy takiego bobasa z wielką głową. To bardziej wygląda jak dziecko tego psa, a nie jej. A teraz czas na coś bardzo dziwnego, czyli LOL Surprise! Miss Punk z pochodnią! Nie wiem, o co tu chodzi, czemu jakaś dziewczyna punkowa trzyma pochodnię i ma napis adoptuj mnie! Proszę, adoptuj mnie z tego obrzydliwego sklepu z chińskimi podróbami! Proszę, adoptuj mnie! Na pewno nie spalę ci chaty tą pochodnią! Widzę, że kosztowała całe 6 ziko. Kot tutaj ma podpisany składanie bloków. Super. To co to jest? Czemu to jest jakiś ziomek z ciężarami? Czy co w ogóle? Tutaj nie wiem, jakaś podmorska syrena. Ojej! Czy to wam nie wygląda na miś Gagę? Co to za podrabianie? Miś Gaga w lodziarni? Halo, co to jest? No niewiarygodne, miś Gagę w lodziarni zrobili. To ja bym wolała taką figurkę, a nie tą. Czemu w ogóle wszystkie mają różowe włosy? Spójrzcie w moje piękne oczy. Jeżeli nie chcecie, żebym was nawiedzała w nocy, to zasubskrybujcie ten kanał miś Gagi i zostawcie łapkę w górę pod filmem, bo inaczej pożrę was. Tak, to prawda. Ona co najwyżej może was pożreć w nocy, bo podpalić was już nie podpali tą pochodnią, bo zabrakło tutaj, słuchajcie, części, żeby połączyć tą pochodnię. A inne rzeczy, które tutaj dostałam, jeszcze jakieś klocuszki, no to po prostu nic tu nie pasuje. W ogóle, o, co chwilę odpadają jej włosy, więc po prostu zostawmy ją łysą. Spaliła sobie te włosy tą pochodnią i tyle. Miss Punky, wyglądasz oszałamiająco w tej łysinie. Chciałabyś się pobawić moją snajperką? Tak, straciłam właśnie moją pochodnię, więc potrzebuję jakiejś nowej zabawki. Dobra, mam odklejkę, sorry za to. Patrzcie na to, mam tu jakieś fasolki. Fasolka jedna w środku, super. No to na pewno zupy fasolowej z tego nie zrobię. Oh my god, czemu to takie brzydkie jest? Co tu chodzi? Jak tym się bawić? O co w tym chodzi? Te fasolki mają jakiś sens, jakieś zastosowanie? A oprócz tego, że wiecie, że je się kolekcjonuje, robią coś jeszcze, czy nie? Patrzcie na tego wielkiego lizaka! Cotton Candy Cuties. O, właśnie tak się nazywa. Pachnąca elastyczna masa z efektem waty cukrowej. Wow! Pokażcie mi tą watę cukrową. Ja chcę watę cukrową dostać. Swoją drogą bardzo dawno nie jadłam waty cukrowej. Możecie napisać w komentarzach, kiedy ostatnio jedliście watę cukrową. Bo ja bym nawet zjadła, nie? Pianka zwykła. Ej, ona pachnie watą cukrową, wiecie? Normalnie czuję już aż tutaj. Wow. Ej, serio, wygląda jak jakaś wata cukrowa. Fajna jest ta pianka, bardzo ładna. Jaka mięciutka. Ale zobaczmy teraz, co jest tutaj w środku ciekawego. A, kociak. Kociak squishy, tak? Tak, to squishy. Ale ładny. O, dużo ładniejszy niż tamta pani Hawajka, bo ta pani Hawajka to trochę jest przerażająca. Podmorski świat oceana. Girls, wita was prosto z Chińczyka. Jaką dostaniemy tu dziewoję? Tego chyba nie wie nikt, ale mają nawet swoje imiona. Jest nawet chyba Alicja, a ja mam na drugie Alicja. O, jakaś złotowłosa dziewoja ukryta w muszelce. O Boże, jak ona jest zgnieciona tutaj. Jesus, biedna, leżała tutaj ze 4 lata chyba. Czemu ona ma spłaszczony ogon? Co to? Co tu jest nie tak z nią? Czekajcie, bo ja tu jak ją kręcę, to jej robię jakieś fiziu-miziu na bani. Twarz ogólnie ma nawet ładną, ale ten ogon to jest tragedia, nie? Jak mogli jej to zrobić? Nadszedł czas na jakąś świąteczną, albo nie, jednak to nie jest świąteczna. To jest jednorożcową wersję LOL Surprise. Good
Doll, tak to się nazywa, unicorn i kosztowała... Co? Dwie dychy kosztowało? Za taką podróbę dwie dychy wydała? One hour later. Powiem wam tak, ręce mi opadają. Tutaj laleczka ma jakieś chyba, nie wiem, złote bokobrody. Oczywiście głowy nie można tutaj włożyć, bo zrobili za małą dziurę, więc no nie włożymy sobie głowy. To niby ma, nie wiem, zrobić z tej lalki jednorożca, ale niby jak? O, proszę, LOL Surprise, jednorożec. Sprawdźmy jeszcze jedno tutaj zwierzątko w transporterku. Może trafi jakiegoś pieska albo kotka. Oczywiście, no po prostu najbardziej bym wolała pieska albo właśnie kotka. O, czekajcie, one tutaj coś mają napisane. Świeci w ciemnościach, okej. O, Chryste, panie. Co to jest? To żółw jest. Jakoś, nie wiem, krzywe te oczy ma. Coś tu się zadziało podejrzanego. I czemu on ma jakąś, nie wiem, packę farby na głowie? Co się tu wydarzyło w ogóle? Otwórzmy teraz to coś tutaj bardzo ładnego. Nie wiem, co to jest, jak to się nazywa. Pop Hair Surprise. A to jest szczotka tu z drugiej strony. O, matko. To ja mogę się normalnie tym poczesać? Naprawdę? A jak to otworzyć? Co z tym w ogóle zrobić? Aha, bo tutaj jest to zabezpieczone. No to jak to otworzyć? A! Okej, to tak wystarczyło. Dobra. To jest normalnie materiał tutaj. Tu można coś... Co? Co tu jest? Jakiś perfum? A tu coś jest? Nie, to jest puste. Okej. Co to jest za durna zabawka? Naprawdę. A, bo tu coś było w środku. Ja myślałam, że to były same włosy dali. Dobra. Tu jest jakaś ładna figureczka nawet. A bo rozumiem, bo to jest gumka, żeby sobie doczepić i mieć różowe pasemko. Dobra, czaję. Ale i tak stwierdzam, że to jest jakiś badziew. Jak będziecie to widzieli w sklepach, to chyba lepiej tego nie kupujcie, nie? Komu lizaczka prosto z Chin? Kto by sobie polizał? 8 ziko kosztował. Zielony lizaczku, co masz ciekawego w środku? O co tu chodzi? Jakiegoś, nie wiem, pingwina. A to piszczy jeszcze. Ale to jest badziew. Boże drogi, nie wierzę. Została nam w tym momencie chyba już ostatnia rzecz. I to też niestety jest chiński badziew. Hair Spray Ultra Hold z LOL Surprise. Były rzeczywiście kiedyś takie kapsuły, ale one były takie duże, takie ze dwa razy większe niż to. Panie, dali jej prawdziwe włosy. Co? To nawet nie jest ciałko od LOL Surprise. O, czekajcie, tej można było włożyć łeb chociaż. O mój Boże, czy wy widzicie, jak to wygląda? To jest bezszyjne dziecko. Ogólnie przykro mi to mówić, ale nie do tego, że ta laleczka nie dostała szyi. Nie ma szyi. To jeszcze nie może założyć tej spódniczki. Czekajcie, może się uda. O! Aha, i tak ci wszystko widać. Dobra, nieważne, nieważne. Co to są w ogóle za buty, nie? Już spadł. Dobra, super, dostałaś butelkę. Bardzo fajnie, tylko i tak się nie możesz napić. I jeszcze super szczotka, żeby poczesać ci twoje super włosy. Papatki, drodzy widzowie, widzimy się niedługo w kolejnym odcinku. Pa, pa!